Cześć, witajcie po raz kolejny na moim kanale, ja jestem Kenneth i dzisiaj wreszcie zabieram się za grę, która mnie po prostu oczarowała. Nie tylko gameplayem, płynnością, ale także fabułą i podejściem do trybu, o który prosi większość graczy, do trybu Game Plus. Nier Automata, słuchajcie, Nier Automata jest prawdziwą perłą w bibliotece PlayStation 4. Jeżeli nie macie tej gry, jeżeli lubicie slashery i akcje oraz podejście zbliżone troszeczkę do Dark Souls, ponieważ tutaj w momencie, kiedy giniemy, jak nie odzyskamy naszych zwłok, wtedy tracimy rzeczy, które przy nich były, więc Nier Automata jest grą, która powinna się znaleźć w bibliotece każdego posiadacza PlayStation 4, który lubi ten typ gier. No oczywiście, przecież ktoś, kto lubi wyścigi, nie będzie grał w tego slashera. I niech was nie zwiedzie cała afera, która była związana z tyłkiem głównej bohaterki Tubi, z tą tutaj dosyć roznegliżowaną A2 i z tym dziwnym zniewieściałem 9S. To są bohaterowie Nier Automaty i za każdym razem, jak będziecie przechodzić tą grę, będziecie mogli poznać coraz więcej historii tego świata i to jest najfajniejsze w tym tytule. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam was na moją recenzję gry Nier Automata na PlayStation 4. This is the place that weapons trader was talking about. Uh-oh. I'm picking up hostile machine life forms. No więc przyjrzyjmy się troszeczkę bliżej Nier Automacie, jednej z najlepszych i wydaje mi się całkiem niedocenionych gier na PlayStation 4 oraz na PC. Słuchajcie, jeżeli macie peceta i lubicie gry akcji, to powinniście spróbować Nier Automaty, która po prostu w genialny sposób łączy w sobie elementy walki, RPG i wielokrotnego przechodzenia gry, które daje coś więcej niż tylko trudniejszych wrogów. Tutaj, pokonując grę po raz kolejny, otrzymujemy zupełnie inną perspektywę na historię, którą już znamy. Gramy innymi postaciami, poznajemy ich historię, otrzymujemy pełniejszy obraz całego świata, całej historii i fabuły, która w Nier Automacie jest naprawdę nieźle zakręcona. Nie muszę chyba wspominać, że Nier Automata wymaga znajomości języka angielskiego, aby zrozumieć pewne bardziej złożone elementy fabuły, ale ważniejsze jest to, że aby w pełni zrozumieć fabułę, niezależnie od tego, czy znacie język angielski, czy nie, musielibyście przejść grę przynajmniej 3 razy. Za każdym razem zobaczycie całą fabułę z nieco innej perspektywy. Poznacie pełniejszą historię, zresztą wspomniałem już o tym. Za gameplay, rozgrywkę i mechanikę odpowiada genialne Platinum Games, które w tym momencie, w tej grze, wydaje mi się, osiągnęło obecny apogeum swoich umiejętności tworzenia rozgrywki, która jest niesamowicie miodna, niesamowicie płynna i niesamowicie satysfakcjonująca. Naprawdę gra tą grę, nawet w demo, ściągnijcie sobie demo na peceta czy na konsolę i zobaczycie płynność rozgrywki, walki, sposób, w jaki animowane są postacie czy przeciwnicy, to jest coś wspaniałego. Dawno nie odczuwałem takiej przyjemności z gry w momencie, kiedy robiłem uniki, czy atakowałem, czy zmieniałem w trakcie walki broń, czy używałem jednocześnie funkcji strzelania czy super umiejętności. Niezależnie od sytuacji i od postaci, którą akurat sterujemy, ponieważ w Nier Automacie będziemy mogli przejąć kontrolę nad 3 różnymi androidami, co się wiąże z kolejnym przechodzeniem gier, dlatego uważam, że ta gra, jeżeli chodzi o Game Plus, jest po prostu genialna. Jest wszystko responsywne, szybkie, postacie zachowują się tak, jak wydaje nam się, że powinny się zachować w momencie, kiedy wysyłamy komendę z pada do konsoli i to jest niezwykle ważne w grze, która w większości przypadków, nawet na PlayStation 4 Pro, utrzymuje się w okolicach 60 klatek na sekundę. Przyznaję, animacja spada w okolice 50, być może 45 klatek, jednak tak naprawdę nie przeszkadza mi to tak bardzo w rozgrywce, chociaż rozumiem, że dla wielu osób może być to wada, zwłaszcza na PlayStation 4 Pro. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jak dla większości osób przynajmniej pozornie wygląda ta gra. Wiele osób nawet podczas moich transmisji na żywo mówiło, że gra wygląda szaro-buro, że kolorów jest mało i powiem wam, to jest bardzo świadomy wybór twórców. Wybierają oni określone palety, aby budować klimat danej lokacji, w której się znajdujemy. Także w mieście będziemy mieli szaro-bure kolory, które bardziej kojarzą się ze śmiercią, bardziej z pustką, z takim chłodem. Jednak w momencie, kiedy przejdziemy na pustynię, kiedy pójdziemy do Królestwa Leśnego, kiedy pójdziemy do Luna Parku, cała
cały klimat otoczenia się zmienia właśnie poprzez bardzo selektywne, bardzo świadome dobieranie kolorów. I nie będę tutaj starał się wam wmówić, że Nier Automata jest jakąś super piękną grą, bo nie jest. Są gry ładniejsze na PlayStation 4 i zdecydowanie są gry ładniejsze na PC. Jednak ten świadomy dobór palety barw do każdej z lokalizacji pozwolił twórcom na bardzo proste zwrócenie czy przyciągnięcie uwagi gracza do pewnych elementów otoczenia właśnie poprzez zastosowanie kolorów, które odstają od palety, która jest podstawą danej lokalizacji. Więc mimo, że tak jak wspomniałem, Nier Automata wcale nie sprawi, że szczęka wam opadnie, to jednak od strony, powiedziałbym tak w cudzysłowie, artystycznej jest to niesamowicie spójna i dobrze zaprojektowana produkcja, która ma swój niepowtarzalny urok, którego nie spotkacie w żadnej innej grze. Nie tylko ze względu na różnorodność i typową japońskość otoczenia oraz bohaterów, na których natrafimy, ale także na sam design, zarówno systemu walki, jak i pewnych dziwnych, śmiesznych rzeczy, które można robić w tej grze. No bo przecież nie mogło w japońskiej grze zabraknąć możliwości łowienia ryb, zarówno tych naturalnych, jak i robotycznych, no i możliwości ujeżdżania łosia czy dzika. No okej, słuchajcie, te dwie ostatnie akurat niekoniecznie pojawiają się we wszystkich japońskich grach, ale w serii Nier Automata i owszem. I muszę wam też przyznać, że w żadnej innej grze, co mnie do końca nie dziwi, nie znalazłem lepszego modelu ujeżdżania dzika i łosia, zwłaszcza ten pierwszy świetnie wchodzi w zakręty, chociaż troszeczkę zaciąga mu tył. Na szczęście inne elementy rozgrywki, które możemy spotkać w Nier Automacie, zostały dopracowane przez Platinum Games równie solidnie. Oprócz jazdy na dziku będziemy mogli grać w standardowego slashera, którego widzimy za pleców. Będziemy mogli zagrać w arcade'owego shootera z widokiem z góry, z widokiem izometrycznym. Będziemy mogli również bawić się w elementy platformowe, które są tutaj wszystkie te elementy, w ogóle wszystkie, o których wspomniałem przed chwilą, są płynnie wplecione w rozgrywkę. Także nie ma tutaj sytuacji, gdzie mamy cały level, który jest dwuwymiarowym platformerem. Nie, grając sobie normalnie z widokiem zza pleców, dochodzimy do sekcji, w którym kamera płynnie przesuwa się, aby pokazać całą perspektywę naszego świata od boku i możemy sobie skakać niemal jak w Mario, czy nie wiem, w Prince of Persia. I naprawdę nie wiem, jak Platinum Games to zrobiło, ale te wszystkie elementy, te różne mechaniki rozgrywki znane z kilku różnych gatunków przeplatają się tutaj po prostu idealnie. I naprawdę nie czuć sztuczności w tych przejściach. Wszystko się przeplata, łączy w jedną spójną całość i za to Platinum Games należą się prawdziwe brawa. Podobnie jak prawdziwe brawa powinien dostać kompozytor, który stworzył genialną ścieżkę dźwiękową do tego tytułu. Dawno nie słyszałem ścieżki dźwiękowej, która tak idealnie uzupełniałaby klimat, akcję i to, co widzę na ekranie. Naprawdę, jeżeli posłuchacie, jak fajnie jeden kawałek przechodzi w drugi, czego oczywiście nie mogę wam tutaj puścić ze względu na ryzyko oflagowania i związane z tym konsekwencje dla mojego kanału, to naprawdę przejście ze standardowego kawałka, który towarzyszy nam w eksploracji, do lokacji, która zmienia się kolorystycznie, a tym samym również klimatycznie, jest tak naturalne, jakby całość tej muzyki była generowana w czasie rzeczywistym i przeplatała się za pomocą specjalnych oczywiście punktów przełączających te ścieżki dźwiękowe, które są miksowane, jakby siedział tam mały DJ i wszystko przygotowywał w taki sposób, aby brzmiało idealnie. Słuchajcie, zdaję sobie sprawę, że być może brzmię troszeczkę zbyt optymistycznie względem Nier Automaty, ale po prostu jest to tytuł, w którym czuć pasję twórców, którzy go wykonali. Zarówno gameplay, jak i świat, muzyka, jak i kolor, rodzaje rozgrywki, jak i elementy RPG, wszystkie te elementy składają się tutaj w jedną całość. Dziesiątki różnych trybików pracują w idealnej synchronizacji po to, żeby dostarczyć nam produkt, który w mojej osobistej opinii wykracza poza to, co oferują nam zachodnie studia. I właśnie dlatego wydaje mi się, że japońskie studia wracają z powrotem do gry jako twórcy i wydawcy tytułów, które oferują starszym graczom, którzy mają już troszeczkę dość tej produkowanej masowo papki, która leży na półkach i chcemy czegoś nowego, świeżego. I Japończycy ze swoim dosyć unikatowym podejściem do tworzenia gier, do tworzenia postaci, do tworzenia fabuły, dają nam to, czego w chwili obecnej starsze pokolenie potrzebuje. A być może i młodsze znajduje w tych grach coś interesującego, nowego i świeżego. I kiedy wcześniej wspomniałem o tym, że jest to gra action RPG, naprawdę miałem na myśli grę action RPG, czyli grę, w której znajdujemy nowe bronie, kraftujemy
eskalujemy je do wyższych poziomów, znajdujemy postacie NPC, które zlecają nam różnego rodzaju questy rozsiane po całym świecie gry. Można również poznawać historię broni, z których korzystamy, ponieważ w momencie, kiedy rozwijamy broń na wyższy poziom, poznajemy jej przeszłość. To jest też dosyć ciekawe i dziwne w sumie, ale bardzo japońskie. Więc jest tutaj masa elementów, które mają mniejszy lub większy wpływ na rozgrywkę. Myślę, że najistotniejszym jest system chipów, które nasz główny bohater czy bohaterka może montować w swoim organizmie po to, aby zwiększyć lub zmienić jego parametry i w miarę postępów w grze, zarabiając kredyty, będziemy mogli zwiększać ilość slotów na te właśnie chipy i będziemy mogli modyfikować nasze statystyki, dodawać możliwość automatycznego leczenia w momencie, kiedy wystarczającą ilość czasu na przykład nie otrzymujemy żadnych obrażeń, zwiększać prędkość naszego poruszania, zwiększać siłę obrażeń naszej broni siecznej, naszej broni palnej, naszych umiejętności, odległość, na jaką działa nasz uskok i masę innych elementów, które pozwalają do pewnego stopnia zmodyfikować sposób, w jaki gra się postacią. Oczywiście ilość miejsca na chipy, które możemy zamontować, jest ograniczona, więc będziemy musieli wybierać i nie przejmujcie się, jeżeli przy pierwszym przejściu czy przy pierwszym włączeniu tej opcji poczujecie się troszeczkę przytłoczeni. Ja tak naprawdę dopiero przy drugim przejściu zacząłem bardziej zagłębiać się w system, zacząłem bardziej rozumieć, na czym to polega, ale na szczęście na początku bardzo dobrze sprawiała się automatyczna opcja ekwipowania wszystkich chipów, które znaleźliśmy, w zależności od tego, czy zależy nam bardziej na ataku, ofensywie czy bilansowanym ustawieniu naszej postaci. Jest to naprawdę fajne rozwiązanie i dodatkowo, jeżeli nie jesteście zbyt obeznani w grach akcji, grając na poziomie easy będziecie mogli wyposażyć się w chipy, które ułatwią wam rozgrywkę jeszcze bardziej, czyli na przykład będą mogły automatycznie zmieniać wam broń, automatycznie dokonywać uników, automatycznie używać napoi leczących i oczywiście w każdym momencie będziecie mogli ten chip wymontować ze swojej postaci w momencie, kiedy poczujecie się już wystarczająco pewnie. Także nie ma obowiązku grania z tymi chipami przez całą grę. Przypomina to troszeczkę rozwiązanie, które zastosował Capcom w swoim Devil May Cry, gdzie mieliśmy poziom trudności Easy Automatic. Dodanie takich rozwiązań modyfikujących poziom trudności gry w kierunku graczy, którzy niekoniecznie muszą być asami w tego typu gatunkach, jest bardzo miłym ukłonem w kierunku właśnie tej grupy, ponieważ mogą oni wtedy doświadczyć gry, która jest naprawdę fajna, a niekoniecznie musi być okraszona godzinami frustracji walki z jakimś bossem czy jakimś innym przeciwnikiem. Jeżeli to, co powiedziałem, nie przekonało was do tego, żeby zagrać w ten tytuł, to znaczy, że po prostu nie jest to gra dla was. Nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej, co mogłoby zachęcić gracza do zagrania w tak dopracowany tytuł, w który zostało włożone tyle serca i to czuć, nie tylko w samym gameplayu, w fabule, w mechanice, w tych różnych gatunkach, które zostały zmiksowane, tworząc idealny koktajl, który sprawia, że gra po prostu ciągle serwuje nam coś nowego. Nie jesteśmy w stanie się znudzić. Nier Automata, tak jak mówię, jest tytułem, przynajmniej w mojej opinii, obowiązkowym, który powinien się znaleźć w każdej kolekcji posiadacza PlayStation 4. Jeżeli ktokolwiek będzie miał z was stanie możliwość spróbowania sobie tego tytułu, ściągnijcie demo, zagrajcie u kolegi, zobaczcie, co to znaczy, kiedy gra jest tworzona z sercem. Kiedy pomysł na grę to coś więcej niż tylko chęć zbicia kasy. Kiedy gatunki, które są od siebie tak różne i zazwyczaj sprzedawane są nam oddzielnie, jak właśnie slasher, platformer, shooter, taki arcade shooter, widziany z góry, top-down shooter. Więc to jest naprawdę tytuł wart swojej ceny. To jest tytuł, który można przejść wielokrotnie, odkrywając za każdym razem więcej fabuły tego świata, więcej historii. Nie jestem w stanie już po prostu bardziej zachwalać tego tytułu, co nie znaczy, że jest idealny. Aczkolwiek, jak doskonale wiecie, nie ma tytułów idealnych, są tylko cholernie zepsute, lekko zepsute i takie jak Wiedźmin czy właśnie Nier Automata, które są bliskie, naprawdę bliskie temu, powiedzmy, ideałowi pierwszego wydania. Więc dziękuję wam bardzo za uwagę. Jak zwykle dziękuję wszystkim, którzy oglądają moje filmy, którzy komentują, a przede wszystkim też osobom, które wspierają mnie przez system Patronite. Dzięki wam jestem w stanie zrobić troszeczkę więcej na tym kanale. Dziękuję ci, Alu, za to, że pożyczyłeś mi tą grę. Na pewno ja osobiście ją kupię. W chwili obecnej po prostu nie mam na to kasy, ale ona będzie stała u mnie na półce. Prawdopodobnie nie w Steelboxie, bo tych Steelboxów już nie ma, a Steelbox jest naprawdę bardzo ładny. Także
Dzięki Ci za to bardzo. Jeżeli podobają Wam się moje materiały, pamiętajcie, możecie zasubskrybować, skomentować. Pamiętajcie o tym dzwoneczku, który YouTube umieściło ostatnio przy przycisku subskrypcji. Dzięki temu będziecie otrzymywali powiadomienia nie tylko o nowych recenzjach czy innych materiałach, ale także o live'ach, które zazwyczaj są w niedzielę. Więc z mojej strony to już wszystko. Idźcie po prostu zagrać w Nier Automata, ściągnijcie sobie demo. No i cóż, do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku, tak szybko jak to będzie możliwe. Trzymajcie się, cześć!